Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszym gościem jest kandydat do parlamentu z ramienia Trzeciej Drogi, pan Marcin Kotowski. Panie mecenasie, jest pan adwokatem, pozwolę sobie w ten sposób. Z pana zainteresowań, które sobie wynotowałem z różnych publikacji, widzę, że między innymi bardzo ważna dla pana jest kwestia kredytów mieszkaniowych. Mówi pan w kilku miejscach, że należałoby te oprocentowanie obniżyć, należałoby bardziej udostępnić, że tak powiem, to całą tą sytuację kredytową dla ludzi potrzebujących. No dobrze, ale to są pieniądze. Skąd te pieniądze wziąć? Bo trudno bankom rozkazać, żeby obniżyły kredyty. Skąd wziąć pieniądze na to, by można, by kredyty były tańsze? Dzień dobry Państwu. Szanowni panie redaktorze. Kwestia wysokości rat kredytów mieszkaniowych jest tematem, który zajmuje się zawodowo od lat. Jako adwokat pomagam wielu frankowiczom wygrać z bankiem sprawę z kredytu. Natomiast gdy kończymy sprawy frankowe, wygrywamy, ludzie są zadowoleni, mówią o tym wśród znajomych, wśród sąsiadów. Inne osoby mają podobny problem, ale z kredytami złotówkowymi. Tak? Raty kredytu złotówkowych w ostatnim czasie bardzo wzrosły ze względu na wzrost WIBOR-u, krótko mówiąc. Bo dzisiaj raty kredytów mieszkaniowych, złotówkowych są oprocentowane o WIBOR, zaraz to będzie WIRON. Zmienia się tylko nazwa, natomiast sposób ustalania jest podobny. Nie ten sam, ale podobny. Niektóre osoby doznały takiego wzrostu rat kredytów z 1000 do 2000. Tak? To z jednej strony kredyt złotówkowy wzrósł im dwukrotnie, a z drugiej dotknęła ich wszechobecna drożyzna, no to zaczęło być ciasno w budżecie. Tak? Czasami przestało starczać, albo niektórzy zatrudniają na kolejny etat, starają się wiązać koniec z końcem, ale to jest trudne, to też niszczy rodziny. Ja wiem, jak zrobić, żeby tego nie było. Wystarczy do kredytów mieszkaniowych, ze względu na ich specyfikę. Mieszkanie jest podstawowym dobrem, tak jak chleb, tak jak woda, dach nad głową to poczucie bezpieczeństwa. Kredyty mieszkaniowe mogą być oprocentowane innym wskaźnikiem niż WIBOR lub WIRON. WIBOR i WIRON są oparte w oparciu o koszt uzyskania pieniędzy przez banki. Więc to banki mają decydujący wpływ razem z NBP na wysokość WIBOR-u. Wskaźnik dla kredytów mieszkaniowych powinien być dopasowany bardziej do potrzeb ludzi, czyli powinien być oparty o wzrost wynagrodzeń. Czyli żeby raty kredytu nie ustalały, można powiedzieć, NBP z bankami, tylko żeby to było ustalane na podstawie danych z GUS-u o wzroście wynagrodzeń. Wtedy te raty kredytu będą rosły wraz z wynagrodzeniami. Ludzie mnie pytają, gdy im o tym pomyślę, mówię, ale kto za to zapłaci? Albo czy banki się na to zgodzą? Tak? Po pierwsze, nikt nie powinien pytać o to banków, czy banki się na to zgodzą, bo my stanowimy prawo, czy polski parlament stanowi prawo i takie prawo powinien ustanowić. Nie mówię, żeby zastosować ten współczynnik do wszystkich kredytów, tylko do tych na mieszkanie ze względu na specyfikę dobra, jakim jest mieszkanie. Na zakup samochodu czy kredyty dla przedsiębiorców mogłyby pozostać oprocentowane WIBOR-em czy WIRON-em. Natomiast mieszkaniowe powinny być wyjątek od tego ogólnego stosowania WIBOR-u czy WIRON-u na rzecz stosowania wskaźnika opartego o wzrost dochodów. Banki się, uważam, na to zgodzą, gdyż kredyty mieszkaniowe są dla banków wyjątkowo i tak korzystne nawet przy zastosowaniu tego innego wskaźnika. Po pierwsze, łączą kredytobiorcy z bankiem na długie lata, często 20, 25, 30, więc ta osoba jest klientem banku przez ten czas. Bank może oferować tej osobie inne produkty bankowe. To jest sama w sobie korzyść. Korzyść z przetwarzania danych osobowych tego klienta. Ponadto kredyty mieszkaniowe mają najwyższą stopę, wskaźnik spłacalności. Ludzie pójdą na dodatkowy etat do pracy, ale ten kredyt na mieszkanie spłacą. Mogą sobie pozwolić, powiedzmy, na niespłacanie kredytu na coś mniej istotnego, ale mieszkanie, dach nad głową, poczucie bezpieczeństwa są najważniejsze. Ponadto są one świetnie zabezpieczone hipoteką. Nie wierzę, że gdyby banki miały na tym trochę mniej zarobić, zrezygnowałyby z tego i powstałaby taka luka. Czy to dotyczyłoby kredytów nowych, czy też te, które już zostały zaciągnięte? To miało dotyczyć wszystkich kredytów, gdyż rozwiązanie miało polegać na tym, że zastępujemy stawkę WIBOR czy WIRON stawką ustalaną w oparciu o wzrost wynagrodzeń na rynku przedsiębiorstw. Panie mecenasie, panie kandydacie, pisze pan w swoim programie między innymi o potrzebie budowania północnej obwodnicy Olsztyna i innych inwestycjach infrastrukturalnych, ale jeśli chodzi o północną obwodnicę Olsztyna, do tej pory mamy tylko południowo. To dlaczego północna, a nie wschodnia, a nie zachodnia, tylko północna?
jest kwestia, Olsztyn potrzebuje mieć obwodnicę zamkniętą, tak? Obwodnica służy nie tylko do, w celu, żeby tranzyt ominiał Olsztyn, ale stanowi też element komunikacyjny dla mieszkańców miasta. Czasami mieszkaniec zamiast jechać przez środek miasta, przyczyniając się do jego korkowania, tak, może skorzystać z obwodnicy. Stąd ta obwodnica północna, której projekty Generalna Dyrekcja ostatnio nam, na początku tego roku nam prezentowała, zaprezentowała nam w zasadzie dwa warianty, tak? Wariant wschodni obwodnicy północnej i wariant zachodni obwodnicy północnej. Uważam, że zdecydowanie lepszy, że tak jak i radni miejscy, tak jak prawie wszyscy mieszkańcy Olsztyna, uważam, że ten wariant wschodni jest dużo lepszy dla miasta. Uważam, że jest złym rozwiązaniem, gdyby ta obwodnica miała być realizowana w wariancie zachodnim, tak jak chce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, i jest to brak aktywności ze strony posłów z Warmii i Mazur, że nie dopilnowali tego tematu, żeby ta obwodnica, żebyśmy dzisiaj już mieli spokój i wiedzieli, że ta obwodnica będzie w wariancie najkorzystniejszym, czyli w wariancie wschodnim. Czemu wariant wschodni jest najkorzystniejszy? Co wiele rzeczy za to przemawia. Przede wszystkim w wariancie wschodnim ta obwodnica może służyć jako element łączący dojazd do pracy dla mieszkańców, którzy pracują na Tracku w tamtych okolicach. Ona staje się elementem komunikacji także miejskim, a nie tylko zwykłą obwodnicą. Jak Państwo pewnie wiedzą, albo osoby, które śledzą ten temat, no rozbiło się o pieniądze, tak? Bo się okazało, że w mieście nie ma pieniędzy na dołożenie się do fragmentu drogi, który miałby iść przez teren miasta Olsztyna. Natomiast są pieniądze w budżecie centralnym na dofinansowanie także dla miast na budowę dróg. Czemu tego nie zrobiono? Czemu nasi posłowie o to nie zadbali? No, za mało się starają, za mało walczą o Olsztyn. Panie mecenasie, droga numer 16 to już jest leitmotiv wielu wystąpień. Ja mam tylko krótkie pytanie. Ona się znajduje, ta droga, że tak powiem, w pana dossier wyborczym. Jest tu jeden problem z tą drogą 16, numer 16, mianowicie ekolodzy. Jak pan ich przekona, żeby zgodzili się, bo wiem, że wszystkie możliwe problemy wynikają z kwestii ekologicznych. Jak pan przekona organizacje ekologiczne, znaczy jak pan spróbuje jako potencjalny poseł, spróbować organizacje ekologiczne, by się zgodziły na taki, a nie inny wariant drogi, która przy okazji no, była bardzo ważna dla naszego regionu? Ja czytałem ostatnio nawet artykuł w jednej z lokalnych gazet, gdzie osoba z Warszawy wypowiadała się na temat szesnastki. Konkluzja była taka, że szesnastka jest niepotrzebna, bo właśnie kwestie przyrodnicze. No, są kwestie tak istotne dla regionu, jak szesnastka, która byłaby swoistym kręgosłupem Warmii i Mazur, tak, kręgosłupem komunikacyjnym, że trzeba pogodzić kwestie przyrodnicze z kwestiami potrzeb. Ustalić kompromis. Nie może być tak, że będziemy patrzeć tylko na kwestie przyrodnicze albo tylko na kwestie potrzeb infrastrukturalnych. To trzeba sobie zgodzić, czyli trzeba wybrać taki przebieg szesnastki, który będzie w najmniejszym stopniu naruszał te cenne rezerwaty, przez które prawdopodobnie fragmentarnie będzie musiał przebiegać trasa szesnastki. Natomiast trzeba to zrobić w sposób, który najmniej będzie ingerował w środowisko. Natomiast uważam, że szesnastka jest kluczowa dla naszego województwa, jest kręgosłupem to łączącym i są rozwiązania, jest możliwy do osiągnięcia kompromis pomiędzy organizacjami ekologicznymi, a pomiędzy potrzebami regionu. Oczywiście na pewno się nie uda przekonać wszystkich organizacji ekologicznych, bo takie coś jest niemożliwe. Niektórzy będą protestowali, gdyby chociażby fragment jakiś cenny przyrodniczo był wykorzystywany na potrzeby budowy tej infrastruktury, ale osiągnięcie kompromisu jest, uważam, możliwe. I sprawa następna. Tym się pan się zajmował także zawodowo, mianowicie chodzi o płace w jednostkach samorządowych. Ja nie zakładam, że na przykład w samorządzie olsztyńskim ktoś ze złośliwości nie daje podwyżek pracownikom. Raczej jest to kwestia oceny stanu budżetu. Jeśli pan sugeruje w swoich wystąpieniach programowych, że należy to jakoś uregulować tak, żeby ci pracownicy, czy to samorządowi, czy państwowi, mieli jakiś mechanizm wzrostu płac, to potrzebne są na to pieniądze. I jak pan widzi, skąd te pieniądze w tym momencie, na przykład, nie wiem, no, władze Olsztyna mogłyby mieć, żeby
żeby móc podnosić płace zgodnie z Pana sugestiami. Jak to zrobić? Czy to jest kwestia subwencji ze strony władz państwowych, czy też jakichś innych sposobów? Jak Pan to widzi? Ja w ogóle nie jestem zwolennikiem robienia wszelkiego rodzaju subwencji dawanych raz do roku, czy może kilka razy do roku przez władzę, na zasadzie, że władza coś dobrego da. Nie, powinien być stworzony system. Trzonem tego systemu powinno być ustalenie, że płace pracowników samorządowych rosną stosownie do wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Nie może być tak, że płaca pracownika samorządowego rośnie w tempie nieporównywalnie wolnym do pracy na rynku. Ci pracownicy wtedy po prostu odejdą na rynek przedsiębiorstw, będą pracowali w prywatnym biznesie, będziemy mieli wtedy za mało urzędników, ci urzędnicy, będzie wtedy problem z sprawną administracją. Jak zapewnić na to pieniądze? Należy zwiększyć partycypację samorządu w dochodach z podatków. Już dzisiaj ten system finansowania opiera się na partycypacji samorządu. Niestety ostatnie zmiany władzy, która fajnie, że obniżyła podatki, tak, ale zapomniała, że jak obniży podatki, to zmniejszą się wpływy samorządów z tych podatków. Więc powinni, zmniejszając podatki, zwiększyć stopień partycypacji w tych podatkach, tak, aby starczało na podwyżki. I uważam, że trzeba to nie na zasadzie takiej damy tym, bo ci głośniej krzyczą, tylko stworzenia uczciwych zasad, że płace pracowników samorządowych rosną stosownie do wzrostu wynagrodzeń w sektorze prywatnym. Tak? I wprowadzić to jako zasadę. Sprawa następna. Panie mecenasie, mówi Pan w kilku wystąpieniach, widziałem, że 60 dni maksymalnie na wizytę u lekarza specjalisty, a jeśli nie, to pacjent powinien mieć prawo do zwrotu honorarium, które wyłoży lekarzowi na prywatnej wizycie. To by oznaczało, co by nie mówić, wzrost potrzeb budżetowych całego sektora ochrony zdrowia. I gdzie Pan widzi rezerwy, że można było tak podnieść ten, na przykład, no, budżet Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby ten NFZ miał pieniądze na prywatne wizyty? Przede wszystkim ten postulat, on jest postulatem trzeciej drogi, on jest postulatem niezwykle istotnym. Trzeba zreformować system opieki zdrowotnej, gdyż jak mi tłumaczył kiedyś jeden z byłych ministrów zdrowia z naszego regionu, z Olsztyna, dzisiejszy system opieki zdrowotnej wygląda trochę jak durszlak, do którego lejemy wodę. Ta woda ucieka. Powiem to na przykładzie chociażby mojej ostatniej wizyty z synem u lekarza. Synek mój sobie połamał rączkę na rowerze. Poszedłem z nim do szpitala. Przyjęli nas od razu, ale powiedzieli, że na kolejną wizytę, żeby się umówić, to już nie mogę podejść do recepcji w szpitalu dziecięcym i że zapiszą mnie na kolejną wizytę, co by uprościło i było tańsze. Pani w recepcji powiedziała, że muszę pójść do lekarza rodzinnego, który mi wypisze dopiero receptę, żebym ja za 7 dni mógł pójść na kontrolę do szpitala, do lekarza chirurga, który zajmuje się leczeniem tej złamanej ręki. I proszę sobie wyobrazić, że przecież to są pieniądze. Ten lekarz rodzinny za to, że mnie odeślą, to jest nie tylko strata mojego czasu, tak, ale i moich pieniędzy jako podatnika, bo przecież on za tą usługę, wystawienie tej recepty, też dostanie pieniądze z NFZ-u, tak, z recepty, z kierowania, tak, żebym ja mógł z powrotem wrócić do tego lekarza, u którego przed chwilą byłem, tak. Czyli ten sam szpital nie może mówić do tego lekarza, o którego ja przed chwilą miałem wizytę, mimo że on mi to zalecił, muszę wracać do lekarza rodzinnego, który idą na to pieniądze z NFZ-u. To jest tylko jeden z przykładów, jak dziurawy jest ten system, tak? Więc trzeba najpierw zatkać ten system, a wtedy będą pieniądze na takie zobowiązania. Ubezpieczenie zdrowotne to jest, w nazwie ma ważne słowo, ubezpieczenie, tak? Jak mamy ubezpieczenie na rynku, to wymagamy od ubezpieczyciela, że wpisał określone kwestie w umowie, my tego wymagamy. A my dzisiaj jako klienci, można powiedzieć, tego ubezpieczyciela, jakim jest NFZ, nie mamy nic. Oni mówią nam, czekaj, termin będzie, powiedzmy, za 3 lata, a my musimy albo czekać, albo iść do prywatnego. Dlatego uczciwym rozwiązaniem będzie ustalenie zasady. Jeżeli termin do specjalisty jest dłuższy niż te 60 dni, iść do prywatnego. A uszczelnienie systemu zdrowia, powiedziałem Panu, jak jeden z wielu przykładów, tak? A to trzeba zacząć od reformy systemu służby zdrowia, żeby wyeliminować takie patologie, jak chociażby Panu tutaj powiedziałem, na przykładzie mojej ostatniej wizyty z synem w szpitalu dziecięcym w Olsztynie. Panie mecenasie, sprawa następna. Mówi Pan w kilku wystąpieniach, że czas najwyższy na zmianę warty w polityce. Należy pozbyć się dziadków, zostawić ojców i
synów. No dobrze, no ale przepraszam bardzo, co zrobić z tymi dziadkami, których ktoś wybiera? Przypominam, że Konrad Adenauer, przez wielu uważany za najlepszego kanclerza Niemiec w historii, zaczynał swoją karierę polityczną, gdy miał 72 lata. Jaki pan chciałby mechanizm zastosować, żeby tych dziadków, jak pan to określa, wyeliminować z polityki? Znaczy ja nie mówię, znaczy zacznijmy od tego, mam olbrzymi szacunek do pokolenia seniorów, tak? Do dziadków, pradziadków, tak? Natomiast gdy patrzymy na dzisiejszą politykę, patrzymy na te twarze, kto dowodzi tymi partiami, z jednej strony Jarosława Kaczyńskiego, z drugiej strony Donalda Tuska, to są osoby, które w tej polityce działają od czasów jeszcze PRL-u, tak? Oni przez to żyją dalej tymi sporami, które mają swoją genezę jeszcze przy okrągłym stole, tak? Te spory wtedy się stworzyły, one dalej działają, tak? I jak ja to chcę zmienić? Systemem demokratycznym. Przez to, że ja się angażuję, że coraz więcej młodych osób, znaczy młodych, ja jestem przed 40, więc też jeden powiedział w średnim pokolenie wieku, ojców. Tak, pokolenie ojców, to jest to, o czym mówi też tak. Szymon Hołownia, on też jest z pokolenia ojców. W Polsce 2050, w Trzeciej Drodze jest dużo osób. Zobaczą państwo, jakich my mamy liderów, tak, w Trzeciej Drodze. Jest Kosiniak-Kamysz, jest Szymon Hołownia. To jest właśnie pokolenie ojców. Dlatego my idziemy i chcemy metodą demokratyczną, czyli przekonać wyborców, że to jest czas na pokolenie ojców. A pokoleniu dziadku serdecznie, z pełnym szacunkiem podziękujmy, ale my uważamy, lepiej rozumiemy wyzwania obecnego świata. Świat się bardzo zmienił. My dzisiaj dla niektórych rewolucja internetu to jest coś nowego, tak? Coś niezrozumiałego. A przed nami jest kolejna rewolucja. Rewolucja sztucznej inteligencji. Te osoby, które dalej sobie próbują poradzić z rewolucją internetu, zostaną daleko w tyle, gdy będziemy mówili o rewolucji sztucznej inteligencji, tak? A to nas czeka. To wpłynie na cały rynek chociażby pracowników. Będzie inna redystrybucja pracy, gdy więcej rzeczy będzie za nas robiły sztuczna inteligencja. To dodatnie i dziennikarze, ja już widzę, to się dzieje. To nie jest jakaś przyszłość, o której ja mówię za 10 lat. Uspokoił mnie pan, znaczy rozstrzeliwać nie będzie się dziadków. W żadnym wypadku. My chcemy czerpać z ich mądrości i doświadczenia, ale chcemy, żeby młodzi angażowali się w polityce, chcemy, żeby nadawali jej ton, znaczy młodzi. No pokolenie ojców, tak? Czy to są ludzie młodzi, czy nie, to są ludzie w sile wieku. Czas na zmianę pokoleniową, aby też zażegnać te konflikty. Uważam, że gdyby dzisiaj rządziło pokolenie ojców, tak je nazwę, a nie Donald Tusk z Jarosławem Kaczyńskim, zmieniając się na władzę, nie mielibyśmy takich jałowych sporów, a mielibyśmy merytoryczną dyskusję o sprawach istotnych dla Polski. Panie mecenasie, sprawa następna, mianowicie chodzi o mieszkania. Wyczytałem w jednych z pana enuncjacji, że nalega pan, uważa pan, że programowo powinno się budować mnóstwo mieszkań socjalnych, ale jednocześnie sugeruje pan, że powinno się egzekwować uprawnienia do tych lokali socjalnych. I są tutaj dwie sprawy według mnie. Mianowicie pierwsza, skąd wziąć pieniądze, żeby te 3 miesiące maksymalnie mógł czekać człowiek na lokal socjalny? A po drugie, jeśli pan mówi, że powinna być skuteczna weryfikacja, czy lokale socjalne są wykorzystywane przez właściwe osoby, to przepraszam bardzo, jakie przepisy prawne powinno się wprowadzić, żeby tych ludzi z tych lokali socjalnych wyprowadzić? Czy nowa ustawa o eksmisjach na przykład? Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, system lokali socjalnych i komunalnych, przynajmniej w Olsztynie, tak, jest postawiony na głowie. Po pierwsze, jest dużo lokali, które są zajmowane przez osoby, które wcale tam nie mieszkają, tak, a niewydolny system tego nie wychwytuje. Jest dużo osób, które potrzebują tego lokalu, a czekają na to wręcz latami. Miasto totalnie sobie z tym nie radzi, znowu zasłania się brakiem pieniędzy. Wracamy znowu do tego tematu, o którym mówiłem, redystrybucji podatków. Miasto musi mieć pieniądze na budowę lokali socjalnych i komunalnych, i musi mieć sposób, jak to robić. Nawet jak miasto nie ma, co ciekawe, są sposoby, jak sobie z tym poradzić. Wyobrażam sobie państwo, w mieście Olsztyn wystarczyłoby, żeby prezydent Olsztyna oddał deweloperom kamienice, zniszczone kamienice w centrum, znaczy zniszczone, no po prostu zaniedbane kamienice w centrum, które dzisiaj są wykorzystywane jako lokale socjalne i komunalne, ale ze względu na to, że są w centrum, mają większą wartość, w zamian za to, że deweloper gdzieś na brzeżach miasta wybuduje lokale socjalne, komunalne. Zamiana, tak?
większa wartość mieszkań w centrum, niższy grunt. Ale zdaje pan sobie sprawę, że to wymagałoby zmian prawnych, żeby oczywiście żaden prezydent, czy burmistrz, czy wójt nie był oskarżony o sprawy korupcyjne. Oczywiście, ale po to mówię o tym temacie, gdyż ja kandyduję do Sejmu, a Sejm co robi? Tworzy prawo, tak? Ja mam... wychodzę na ulicę w czasie tych wyborów, sporo czasu spędzam rozmawiając z wyborcami po prostu na ulicach miasta Olsztyna, a także innych miast. Ostatnio byliśmy chociażby w Ełku, gdzie również mieliśmy rozmowy i również te same problemy dotykają mieszkańców Ełku, co mieszkańców Olsztyna. Miałem niezwykle poruszającą osobę z bezdomnymi pracującymi. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację dość patologiczną, gdy rozmawiam z bezdomnymi, którzy pracują, zarabiają więcej nawet niż minimalna krajowa, ale są bezdomni, bo nie stać ich ani na mieszkanie, bo kredytu nikt nie chce dać, bo one są zbyt drogie i oni po prostu są wściekli na obecną władzę, a rozmawiam z drugiej strony i spotykam takich ludzi, którzy czasem dla mnie są groźni, bo widzą, że nie jestem z PiSu, ale którzy jak rozmawiam z ich, o ich sytuacji, nie mają pracy, nie pracują, a mają mieszkanie socjalne, tak? Nie pracują dlaczego? Bo tak państwo to ukształtowało, że mamy osoby bezdomne pracujące i osoby, które mają dach nad głową i nie pracują, tak? Coś tu jednak jest niesprawiedliwe. Mówi pan, to jest chyba już u finału naszej rozmowy, panie mecenasie, mówi pan o kwestiach prawnych, absolutnie się z tym zgadzam, normalna sprawa jest, że parlament jest od tworzenia prawa, tak naprawdę, przede wszystkim. Ale jednym z zarzutów obecnej opozycji wobec rządzących jest łamanie przez aktualnie rządzących prawa. Jak zmienić pewne sprawy, zmienić pewne zaszłości, które opozycja zarzuca obecnie rządzącym, ale jak to zmienić zgodnie z obowiązującym prawem? Ma pan pomysł na to? Znaczy, zależy jakie kwestie byśmy dotykali, tak? Bo nie wszystkie są kwestie, które wymagają zmiany konstytucji. Większość to jest zmiana ustawy. Więc jakby pan radny mógł doprecyzować o jaką kwestię... Chodzi o kwestię praworządności. Tak, dokładnie. Szeroko rozumiane. Tak. Znaczy, no, panie redaktorze, jesteśmy za wycofaniem tych szkodliwych reform Prawa i Sprawiedliwości i przywrócenie, odtworzeniem powiedział, sprawiedliwego, niezawisłego i sprawnego wymiaru sprawiedliwości. Niezawisłość to jest jeden z bardzo istotnych elementów, a drugi to jest sprawność. Za rządów PiSu mamy problem i z jednym, i z drugim. Przy czym dla przeciętnego obywatela ten temat niezawisłości nie jest odczuwalny na co dzień. On może być odczuwalny w takich sprawach kluczowych, ale brak sprawnego wymiaru sprawiedliwości jest równie istotny, a o tym się dość mało rozmawia. Ja jako adwokat z zawodu wiem, jak ludzie są oburzeni tym, że muszą tak długo czekać chociażby, nie wiem, na rozwód, tak? Ludzie sobie układają na nowe życie, tak? A na rozwód w Olsztynie na pierwszą sprawę czekają czasami rok. Sprawy frankowe, których prezydent Duda obiecał, że załatwi, a nie załatwił, zapychają sądy okręgowe i apelacyjne, tak? Przez to ludzie, którzy czekają ze swoimi innego rodzaju sprawami, muszą stać w kolejce razem ze sprawami frankowymi, które w ogóle mogły nie być w sądach. One mogły być załatwione, tak jak prezydent Duda obiecał. To się nie stało. Myślę, że najważniejsze sprawy z pana programu, w programu Trzeciej Drogi poruszyliśmy. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Mam wrażenie dla wielu pouczająco. I dziękuję też za konkretne odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Dziękuję panie redaktorze.